przyjeżdżał do mnie uczeń, który uczęszczał w zajęciach i chciał, żebym po prostu przyjechał tutaj już do grupy 50 osób, która po prostu potrzebowała trenera. I przez pół roku odbytych zajęć namówił mnie również do otwarcia spółki, żebyśmy wspólnie otworzyli taki Red Corner jak we Wrocławiu, właśnie w Opolu. I tak się tu znalazłem. Przez te pół roku tutaj dojeżdżania zobaczyłem bardzo duży potencjał w tym mieście, w młodzieży i postanowiłem swój czas podzielić wrocławski również na opolski. Nazywam się Radosław Płynowski, prowadzę tutaj klub w Opolu razem z Mariuszem Cendrowskim. Cała długa historia, zanim tam przyjechałem, trochę tam trenowałem. Udało mi się przekonać Mariusza, że można coś w Opolu zrobić, że jest duże zapotrzebowanie na boks. No i tak jakoś razem udało nam się ten klub tutaj otworzyć. Prowadzimy zajęcia, no dość duże zainteresowanie jest, jeśli chodzi o tą stronę. Sam jestem, że tak powiem, fanatykiem boksu, chciałbym walczyć, coś tam się szykuje. Także jakoś do przodu to będzie, mam nadzieję, szło wszystko. Klub otwarty jest od rana od 9 do 22 każdego dnia. Grupy są podzielone na 18 i 20, również i na 16 dla tych najmłodszych. W tym tygodniu, jak i zarówno do końca roku szkolnego, mamy szereg spotkań po szkołach, promocji tej dyscypliny. Red Corner już i we Wrocławiu, a widzę, że i w Opolu staje się bardzo modny i chcemy zrobić tak, żeby naprawdę była moda na uprawianie sportu i właśnie na uprawianie boksu w Red Corner. Jeszcze nie zawiesiłem rękawic na kołku, jestem jeszcze poza tym, jak i prowadzącym zajęcia. Również jeszcze jestem bokserem czynnym i powiem szczerze, że miałem ostatnio kilka propozycji na polskie walki, na polskich przeciwników. Jestem jak najbardziej za. Oczywiście, że musiałoby się to przekładać w jakimś tam stopniu, żebym do tego nie dokładał. A wydaje mi się, że mógłbym stoczyć tutaj bardzo ciekawy pojedynek z Piotrem Wilczewskim. Maciek Culęcki się też rwie, jego obóz, też jestem po wstępnych rozmowach, myślę, że może w dalekiej przyszłości również dojdzie do tej walki. Ostatnio śledząc wasz portal, również Damian Jonak został teraz najprawdopodobniej bez promotora, wydaje mi się, że walka rewanżowa też by mogła się dobrze kibicom spodobać i z chęcią by obejrzeli ten pojedynek. Także tego rodzaju walki z takimi przeciwnikami jest również Przemysław Majewski, czy no, walki, które by publiczność chciała obejrzeć, jeszcze na pewno bym się zmotywował i chciał dać przede wszystkim kibicom radość z tej dyscypliny. We'll be right back.
pracuję tutaj, jest moim wspólnikiem Radosław Chojnowski. Zawodnik, który właśnie przyjeżdżał do Wrocławia, ma chłopak poza tym, że dużą smykałkę w biznesie, w interesie, to również dużą smykałkę ma do boksu i duży talent, walczy, sparuje bardzo widowiskowo i wydaje mi się, że będzie dawał bardzo, bardzo fajny boks ludziom, ludziom będzie się podobał jego styl walki i na pewno będę chciał jego jeszcze jakoś pokierować i zmotywować do walk. Z jego podejściem na pewno da wspaniałe pojedynki. Z młodzieży, która już miała okazję wystąpić pod szyldem Wrocławskiego Klubu Bokserskiego, jest Rafał i Marcin. Jeden z nich, jak i drugi, naprawdę mają bardzo duże papiery na boksera, tylko muszą chcieć. Widzę, że coraz bardziej chcą. Przychodzą regularnie na treningi i się garnią, sumiennie podchodzą do zajęć. Do ich grona dołącza również dziewczyna Iga, no i poza tym wielu innych, których od niedawna zaczęło przychodzić do tego gymu, klubu. Naprawdę jest duży potencjał i w ich ślady, czy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu powstanie męka boksu, fajna kuźnia i młodzież z Opole będzie miało taką małą kuźnię boksu.